Cześć! Cześć! Witamy Was w Bajecznych Smakach. Witam Was Ola z bloga Dwa Smaki. Ania z bloga Bajkorada. Dzisiaj przygotowałyśmy dla Was sposób na prostą przekąskę. Będziemy robić jajka faszerowane i pokażemy Wam metodę tradycyjną. Pokażemy Wam też taką fajną metodę przygotowania jajek faszerowanych w skorupkach waflowych. Ja będę przygotowywała jajka tradycyjne, czyli ugotowane na twardo jajko przekroję na pół razem ze skorupką, a potem wydrążę środek jajka, tak zostawiając samą skorupkę. A Ania? A ja ograniczę się do obrania jajek ze skorupki. Przy wydrążaniu jajek staram się, żeby trochę białka zostało przy skorupce, ponieważ ono w razie czego będzie lepiej trzymało skorupkę, żeby nie rozpadła się później przy faszerowaniu. Ja już skończyłam, to pomogę Ci. No właśnie, dobrze. Następnym krokiem jest pokrojenie jajek, posiekanie bądź pokrojenie w drobną kosteczkę. Kolejny etap to jest wymieszanie składników naszego farszu, posiekanych jajek, posiekanych czy pokrojonych w kosteczkę pieczarek, podsmażonych na maśle bądź na oliwie. Do tego zielony szczypiorek, również pokrojony. Teraz wszystkie składniki trzeba dokładnie wymieszać. I na koniec doprawiamy solą i pieprzem do smaku. Przygotowane wcześniej skorupki i skorupki waflowe faszerujemy tym samym farszem. Na faszerowane skorupki opruszamy bułką tartą. Połówki jajek smażymy farszem do dołu. Smażymy na oliwie bądź maśle. Ściągamy w momencie, kiedy się już ładnie zarumienią. To tradycyjnie zabieramy się do degustacji. Koniecznie. I zaczynamy od jajek tych? Od jajek w skorupkach. Tradycyjnych, naturalnych skorupkach. Te jajka trzeba jeść łyżką i dosyć ostrożnie, uważając, żeby nie trafić na kawałek skorupki. No właśnie. Pyszka. To co, teraz skorupki? Próbujemy waflowe. Skorupki waflowe. Przy smażeniu te skorupki leciutko namiękają. Bez smażenia byłyby zupełnie chrupiące, co też jest fajne. Usmażone są trochę miękkie, ale nadal dają fajny smak tego wafelka, który tutaj uzupełnia całość i sprawia, że to jest wyrazisty bardziej jak dla mnie smak. Ja z punktu widzenia matki jeszcze doceniam, że dziecko może bezpiecznie to jeść, prawda? Zje sobie całą wygodnie. Skorupkę. Tak, i nie ma ryzyka zadłubienia się skorupką twardą z jajka. Także to na plus tych skorupek wafelowych. Dokładnie, ja też myślę o moich dzieciach, że na pewno wybiorą tą opcję. Jeżeli spodobał Wam się ten przepis, to po ten i po inne zapraszamy Was na nasz kanał na YouTube, kanał Bajeczne Smaki. A dzisiaj żegnamy się już. Cześć! Cześć.